innej rzeczy. Bierzemy ciastko, wrzucamy tu ciastko. A ugniatamy je przy pomocy kija. Bierzemy okruszki. Czam póki co niech sobie stoi, nie jest mi potrzebny. Nie wie, nie jest w ogóle nam potrzebny. Póki co jest dobrze, ponieważ wszystko pamiętam. No i gorzej będzie dopiero w następnej planszy. Tego kolesia także nie da się w zwykły sposób załatwić. Używamy na nim okruszków. Dobrze myślę? A no dobrze. Okruszki go gryzą, a my wtedy go atakujemy. Za pokonanie go otrzymujemy tarczę z czachą. Champ, przeskakuj. Blondem bierzemy rękę i gadamy z Forbalusem. Właściwie nie wiem, jakiego gatunku są te stworzenia fioletowe. Wiadomo, nasz główny bohater jest goblinem. Znowu mu się oberwało. Tutaj łatwa sprawa, dajemy mu rękę. On nie jest zbyt inteligentny, dlatego daje się nabrać i bijemy go wtedy w kija. W kija go. Blond, dawaj. Blond. Ręka do nas wraca. Zembla. Siema. Au. Prosta sprawa. Wkładam tutaj tarczę. A on się na nią pogapi, aż w końcu sobie odejdzie. Tak, jasne. Nie, inna sprawa. Trzeba wejść na kamyk. Gdy wejdziemy sobie na kamyczek, używamy pieprzu. Co on zrobi? Ano, zobaczycie. Ich nie i spadnie w przepaść. Bierzemy sobie kij. Jaki był skrót do zmieniania bohaterów? Ponieważ Champ teraz się przyda. Przy dwóch ostatnich właściwie przyda się Champ. Ustawiamy się. I Champ i Blond. Okej. A najpierw prowokujemy Champem tego stwora. A teraz ciągniemy go za język. Zdążę? A no, zdążę. Bum. Dosyć pomysłowy sposób na pozbycie się kogoś na swojej drodze. Używamy kija, żeby sobie pomóc. Wchodzimy na górę. Przydałoby się zrobić zapis w tym momencie, ale okej. Aha, Champ nie ma rąk. Okej, nie ten przycisk. Znowu prowokujemy pana Punky. I rzucamy na niego kamyczkę. Oh.
dosyć irytująca jest już ta muzyka. Wyłączę ją teraz. W tym momencie. Tylko gra się wczyta. I włączę sobie muzykę tradycyjnie na telefonie. Bo powiem, że akurat muzyka w tej grze mi się nie podoba. To była inna gra z Amigi, to z chęcią bym zostawił muzykę, ale nie tu. Poza tym klatki spadają o połowę. Przez nią oczywiście. Mimo tego, że trochę jednak wpada w ucho. Oj, co ci? Dobra, ciemność widzę. Co niby... Co to? Aha, tu jest. Coś. Ale ja szukam... O, właśnie. Gdzie one? Mecz. Zapałki. Dobra, muzyko. Jaka błoga cisza. Dobra, tylko na tę... na tę planszę krainę. Nie ta gra. Bo trochę mnie poirytowała ta muzyka. No i co? Czyżby Blount nie żył? Albo przynajmniej miał nie żyć. Dobra, szukać. O, jest. No nie żartuję, naprawdę. Ej, jeszcze dalej. Dalej. Nie wiedziałem. A tu jeszcze coś jest. Gdzieś. Tu jest jeszcze coś. Wróćcie. Wróćcie, bo coś tu jest. Czy tu jest jakaś... jakieś coś... O, tu byłem? Albo mnie tu nie było? Nie, nie było mnie tu. I to chyba to miejsce, do którego chcę dojść? O, tak. Wczytywanie. Czekajcie chwilkę. Jest? Okej. Trochę się zepsuły kolory, chyba tak miało być. Co teraz? Mogę sobie to wziąć? Nikt się nie obrazi? Na szczęście nie. Nie wiem, czy dźwięk mi się nie wyłączył. Nagrywanie mi się nie... Nie. Wszystko jest ok. Nawet ty to przyznałeś, prawda? Szczerze, przeszkadza mi to, że to jest wszystko czarno-białe. Mam nadzieję, że to jest tylko teraz. A później się to poprawi. Otwieramy sobie wszystkie te... Nawet nie wiem, co to jest. Den. Co to jest? Dobra, nie zgaduję, bo nie chcę. Widzicie, trochę mrocznie jest tutaj. Wygląda to na jakieś takie... miejsce częstych zgonów. Nie powiem, że zabójstw. Chociaż... ktoś się dopuścił tu zabójstwa. Jak widzicie, wyleciały tutaj... trzy tak jakby płomyczki. Właściwie to dwa płomyczki i jedno coś okrągłe. Musimy to złapać. Okej, panu klaunowi, który nie żyje, tak czy owak, kradniemy... okulary. I... wodę. Nie dosłownie oczywiście wodę, to jest... jak to? Nie wiem właściwie, jak to się nazywa. No, klauni mają to przyczepiane do takich kwiatuszków, a po przyciśnięciu wylatuje z nich woda. Nie wiem, jaką to ma fachową nazwę. Okularów. Nie, ta gra. Okularów używamy w tym miejscu. Na czaszce. Otwieramy ją. Nie, okulary, kurde. Dawaj. Otwórz czaszkę.
O, właśnie, o to chodziło. Okej. Teraz ją zamknij. Zamknij ją do cholery. Ląd. Przestań. Próbuję przeczytać ten napis, który jest na dole. Ammoniac was here. Okej, tym sposobem zdobywamy jeden z płomyczków. Okulary zostawiamy chyba. Później się okaże. Teraz idziemy po drugi płomyczek. Albo nie idziemy po płomyczek, idziemy po krew. Przed chwilą nie chciało ci się żartować. Trochę tu będzie chodzenia teraz, z tego powodu, że no wszystko jest daleko trochę od ciebie. Oki. Teraz idziemy do kościotrupa pana pirata. Ktoś się bał po prostu dobić naszego głównego bohatera, dzięki temu komuś właśnie nasz bohater jeszcze żyje. No i właściwie to wszystko. Dobra. Jedna rzecz, którą musimy u niego zrobić, to podpalić jego drewnianą nogę. Nie będzie na pewno zadowolony, ale co mnie to. Podlatuje tutaj płomyczek i gasimy płomień wodą. Bo jakbyże inaczej. Ok. Mamy drugi płomyczek. Oczywiście ja to tak nazywam, nie wiem jak to się nazywa naprawdę. No, nawet jest napisane Yellow Fire i Blue Fire. A to jest... nie kręci. Nie kręci. Dobra, nieważne. Krwi używamy na butelce. Do dna. Chyba mu nie zasmakowała krew ze ściany. Nie dziwię się, taka krew musi być już dawno niesmaczna i tak dalej. Co teraz? Piedestał. Czy tu się to... Nie. Za chwilę. Wrzucamy żółty płomyczek do kuli. I zaraz się zorientuję o co chodzi. O, żółto się zrobiło. Jak zauważyliście, jakiś przycisk tutaj wyszedł. Idziemy. Po polsku żółty przycisk. Teraz jak to? Muszę sobie przypomnieć mieszanie barw. Z jakich. Po zmieszanie jakich barw powstawał kolor zielony? Chyba z czerwonej i żółtej, bo z czerwonej, ze żółtej i niebieskiej powstawał fiolet. Nie wiem, czy dobrze mówię. Okej, mamy lusterko, które nam się na razie nie przyda. Dobra, wyłączyć. I wrzucamy tutaj teraz niebieską razem z żółtą. Z żółtym płomyczkiem. Wiem, że dla was może być teraz trochę zbyt cicho, dlatego gadam non-stop. Może nawet czasami bez sensu. O, i jest kolor zielony. I o to chodziło. Potrzebujemy tutaj ten koreczek.